Ani to tablet, ani to smartfon, choć dzwonić bez wątpienia potrafi. Sony Xperia Z Ultra jest 6,4-calowym monstrum, do którego podstawowych cech należy dobry design, dobry wyświetlacz i wydajność bijąca wszelkie rekordy w benchmarkach. Urządzenie jest ewidentnie zbyt duże, by mogło zostać uznane za standardowy, nudny telefon. Na tego typu sprzęty mówi się fablet, co ma stanowić fuzję produktywności osiągalnej na tablecie z kompaktowością zwykłego smartfona. Xperia Z Ultra ma łączyć to, co w obydwu światach najlepsze. Rozdzielczość Full HD na wyświetlaczu Triluminos nie cechuje się taką gęstością jak w monitorach 5-calowych, ale w dalszym ciągu rozróżnienie pojedynczych pikseli jest niemożliwe. Ekran przy tym świetnie odwzorowuje kolory i oferuje dobre kąty widzenia. Szybki jest też jego czas reakcji, co widać zwłaszcza w dynamicznych grach. A skoro już do tego dotarliśmy, wydajność gwarantuje nowy Snapdragon 800 z 4-rdzeniowym procesorem Cray. Telefon osiągnął przeszło 30 tysięcy punktów w AnTuTu, a w standardowych testach 3D Marka zabrakło dla skali. Układ Qualcomma wystarczy nam na długi, długi czas. Nawet za 2 lata będzie można bez problemu grać w nowe produkcje. Teraz tytuły takie jak Asphalt 8 czy Modern Combat 4 nie stanowią dla Xperii najmniejszego wyzwania. Urządzenie pracuje pod kontrolą Androida w wersji 4.2.2, jednak według przeróżnych donosów Sony szykuje aktualizację do najnowszego wydania systemu. Niemniej jednak już w tej chwili wszystko działa tu w jak najlepszym porządku. Japończycy dodają specjalną nakładkę, znaną z innych smartfonów linii Xperia, która w mojej opinii jest jedną z najbardziej przyjaznych na rynku. Umożliwia korzystanie m.in. ze specjalnych mini aplikacji, które możemy sobie umiejscowić na ekranie i pozostawić zawsze aktywne. Wśród tego typu programów jest m.in. kalkulator, notatnik czy przeglądarka internetowa. Zapomniałbym, cała obudowa jest wodoszczelna, zgodna z wyśrubowanymi normami IP58. Nie musimy się dzięki temu obawiać o zalanie czy zanurzenie razem z tą słuchawką. Za jakość zdjęć odpowiada 8-megapikselowa matryca z dotykowym autofokusem i opcją filmowania w Full HD. To jak na tę klasę raczej standardowy zestaw, który dobrze radzi sobie dopóty, dopóki nie mamy do czynienia z brakiem światła zastanego. Największym problemem związanym z Xperią Z Ultra jest jej sklasyfikowanie. Na 11 pytanych osób 10 stwierdziło, że mają do czynienia z tabletem, małym, dzwoniącym tabletem. Tylko jedna uznała, że produkt Sony jest zwykłym, choć trochę większym telefonem. Myślę, że można tu pokusić się o swojego rodzaju konsensus. Xperia Z Ultra to po prostu maszyna, na której można i wygodnie pracować, i w razie potrzeby zadzwonić czy wysłać SMS-a. Jest za duża do obsługi jedną ręką i niewygodna, gdy wsadzimy ją do kieszeni spodni, ale ma za to sporo do zaoferowania.